Witam Was serdecznie na kanale Historia Zwyczajna. Dzisiaj odejdziemy trochę od geopolityki i obecnie toczących się wydarzeń na świecie na rzecz historii i tego, co wydarzyło się 81 lat temu. A mianowicie, jak wszyscy dobrze wiemy lub też nie, miesiąc czerwiec jest dosyć obfity w rocznice dotyczące II wojny światowej, bowiem tak naprawdę w tym miesiącu na przestrzeni lat wydarzyły się dwie bardzo ważne operacje dla przebiegu całej tej kampanii. I mam tutaj na myśli oczywiście operację z 6 czerwca 1944 roku, czyli tak zwany Overlord, zapoczątkowany przez D-Day, a także temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli Operacja Barbarossa z końcówki czerwca 1941 roku. Operacja ta tak naprawdę była ucieleśnieniem planów, o których Hitler mówił już od napisania Mein Kampf, a nawet wcześniej swoim znajomym, czy też osobom, którym zachęcał do wstąpienia do swojej partii. Mówił oczywiście o tym przejęciu Lebensraum, tej słynnej przestrzeni życiowej, której Hitler wypatrywał na wschodzie, a tym krajem, o który mu chodziło, który miał na myśli, był Związek Sowiecki, czy też, jak niektórzy wolą, Związek Radziecki. Zachęcam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka, bowiem nie będziemy mówić o zmaganiach bitewnych, o których odcinków macie no już setki, czy to na YouTubie, czy na innych platformach i w telewizji, a pomówimy sobie trochę o tym, o czym mówi się mniej, czyli o samych przygotowaniach do tej operacji, o tym, jak Hitler zapatrywał się na całą Barbarossę, o tym, jakie spostrzeżenia miał Stalin, czego zabrakło przywódcy III Rzeszy. Także nie przedłużając, zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapki w górę i odwiedzenia wszystkich social mediów, linki macie w opisie. A tymczasem porozmawiamy sobie o starciu tych oto dwóch panów, których mogliście teraz tutaj fotografię zauważyć. Miłego oglądania i nie przedłużając, zaczynajmy. Ale zanim pomówimy sobie o samej Barbarossie, warto się trochę cofnąć w czasie względem 1941 roku i poszperać trochę w wydarzeniach z sierpnia 1939 roku, bowiem wtedy doszło do rzeczy, wydawałoby się, że niesłychanej, bowiem pojednały się dwa kraje, które mogłoby się wówczas wydawać są tak na siebie źle nastawione, tak są wobec siebie wrogie, że ich pojednanie jest niemożliwe, jednakże polityka płata figle osobom tak myślącym i po prostu okazuje się, że jednak taka rzecz jest możliwa. A mam tutaj oczywiście na myśli pakt Hitler-Stalin, szerzej znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Oczywiście w dużym skrócie zawierał on zapisy o tym, jak zostanie podzielona Europa, że tam po prostu ZSRR nie będzie walczył z III Rzeszą i takie tam inne frazesy, które oczywiście w czerwcu 1941 roku zostały rozbite w piach, rozbite w pył. No i też pewnie może zastanawiać dużą część z Was, skąd w ogóle pomysł na nazwanie Operacji Barbarossa, skąd ta nazwa, czy jest ona przypadkowa. No otóż, jak wszyscy dobrze wiemy, Hitler był maniakiem dziwnych rzeczy i tak było w tym przypadku, bowiem symbolika w jego działaniach politycznych i nazywaniu chociażby różnych operacji miało duże znaczenie. Nie inaczej było w tym przypadku, bowiem nazwa operacji pochodzi od legendarnego przywódcy niemieckiego Fryderyka Barbarossy, który planował i dokonał krucjatę, która miała po prostu przynieść to nawrócenie na chrześcijaństwo innych ludów. Oczywiście Hitler też mówił o swojej wyprawie na wschód jako o krucjacie, tyle że przeciwko żydobolszewizmowi, za jaki uważał oczywiście ustrój panujący w Związku Sowieckim. No i stąd wzięła się ta nazwa tej operacji i po prostu taka operacja zaplanowana na taką skalę musiała odmienić losy nie tylko Europy, ale i całego świata i była zaskoczeniem dla wielu osób, w tym także dla tych, którzy powinni się tego spodziewać, a historia pokazała, że jednak błędy popełniają nawet najwięksi. Wydawałoby się, że ci nieomylni. I pewnie teraz wszyscy znawcy tematu by pomyśleli, że od razu wylecę z tym, co Stalin zrobił, jakie błędy popełnił, ale to trochę później, prawdopodobnie Wam się tutaj teraz wyświetla, od której minuty w tym będę o tym temacie będę mówił. Natomiast warto wspomnieć o tym, co Hitler zrobił złego i co przyniosło mu oczywiście dużo niepowodzeń na froncie. Oczywiście głównie będziemy mówić o tym, że po prostu miał on manię tego, żeby Związek Sowiecki zniszczyć w kilka tygodni, a trzeba pamiętać o tym, że wówczas było to jedno z największych państw świata i no swoim samym obszarem były tak ciężkie do podbicia, ogólnie mówiąc, a już nie wspominam tutaj o okresie kilku tygodni, co było planem wręcz szaleńczym. Oczywiście Hitler był zachwycony planem, jaki opracował Herbert Backe, a mowa tutaj oczywiście o planie zagłodzenia Związku Sowieckiego i wydaniu mu tak naprawdę wojny głodowej, w której wszyscy żołnierze Armii Czerwonej i ogólnie ludność sowiecka miała być odcięta od pokarmu i tym samym miała być zmuszona do poddania się, a jeżeli nie, to po prostu mieli oni umrzeć z głodu. No i Hitler tak naprawdę cały ten plan realizował przez kampanię trwającą w Związku Sowieckim i był on konsekwentnie przez pododdziały po prostu dokonywany. Warto też wspomnieć o tym, że wydano rozkaz dotyczący komisarzy, który zezwalał poszczególnym pododdziałom, oficerom itd. na zabijanie każdego napotkanego Żyda na swojej drodze w Związku Sowieckim, a także na zabijanie każdego potencjalnie uważanego przez no po prostu oficerów czy osoby decyzyjne komisarza politycznego czy też komunistę, tak ogólnie ujmując, no, czyli było to przyzwolenie tak naprawdę na zabijanie wszystkiego, co się tylko ruszało, bowiem w Związku Sowieckim wiemy, jak to wszystko wyglądało i że no, ten komunizm był po prostu dosyć zakorzeniony wśród wielu ludzi, jednakże też wiele osób było no, po prostu tak złych na komunistów, tak przesiąkniętych, że chcieli współpracować z III Rzeszą, chcieli walczyć przeciwko komunistom, którzy zrobili im dużo złego. Jednakże Hitler tego nie wykorzystał przez swoje manie żydobolszewizmu. No i to wszystko w skrócie doprowadziło do tego, że nie ziściło się to słynne powiedzenie Hitlera, iż należy kopnąć w tę stodołę, jaką jest Związek Sowiecki, należy kopnąć w jej drzwi, a ona się sama rozleci. Na początku mogło się wydawać, że tak się stanie, jednakże z biegiem czasu Hitlerowi szło coraz gorzej, a to Związek Sowiecki zaczynał odbudowywać swoją armię i potocznie mówiąc ogarniać ten cały bajzel, jaki się tam wytworzył. I no, doprowadziło to w konsekwencji do tego, że to Hitler popełnił samobójczą śmierć, a Stalin cieszył się chwałą zwycięzcy. Warto też tutaj wspomnieć o tym, że w kwietniu 1941 roku doszło do jednej z najmniej wspominanych przez historyków rzeczy, a wydawałoby się, że jednak kluczowej dla przebiegu właściwie całej II wojny światowej, bowiem zawarły ze sobą pakt o neutralności Związek Sowiecki i Japonia, co znacznie odwróciło uwagę tego drugiego kraju na Amerykę, na Stany Zjednoczone, co w przyszłości miało zadecydować o tym, że atak wyprowadzony przez Japończyków zostanie właśnie w kierunku Stanów Zjednoczonych, a nie Związku Sowieckiego, przez co Hitler miał poważne kłopoty z wojskami, które po prostu mogły nacierać z terenów wschodnich dla Związku Sowieckiego i pomagać walczącym chociażby o Stalingrad, co w konsekwencji dla Hitlera okazało się być, no, tak naprawdę ciosem nokautującym. Oczywiście ważnym aspektem też była pomoc ewentualna Brytyjczyków czy też Amerykanów dla Związku Sowieckiego, który miał no, zmierzyć się z jednym z największych potentatów w historii wojskowości, jakim była III Rzesza i Wehrmacht, no i inne przyboczne oddziały. Jednakże Stalin tak naprawdę do samego wybuchu wojny z tak zwanej no, przez nich wojny ojczyźnianej, oczywiście jest ona mitem, ale o tym kiedy indziej. Natomiast Stalin do końca tak naprawdę nie wierzył w intencje Churchilla i spodziewał się, że zawrze on tajny pakt z III Rzeszą, który będzie wymierzony po prostu w Związek Sowiecki, i Churchill będzie po prostu stał ramię w ramię z Hitlerem przeciwko Stalinowi. Jednakże historia pokazała, że tak naprawdę do niczego takiego nie doszło i znamy oczywiście misję Rudolfa Hessa, tak pojedynczo zrealizowaną tak naprawdę samemu, bez jakiegoś głębszego zezwolenia ze strony Hitlera czy to innych jego popleczników. Wyleciał do Szkocji, aby negocjować z Brytyjczykami ten pakt, jednakże no, do niczego takiego nie doszło, przynajmniej z tej wiedzy co mamy, a można zauważyć, że tak naprawdę wszystko spaliło na panewce i po prostu Stalin tym razem się pomylił i jego obawy były niesłuszne. Natomiast był to jeden z bardzo ważnych czynników, bo jak gdyby Wielka Brytania zwróciła się także wobec Związku Sowieckiego, to Stalin by miał jeszcze większe kłopoty i byłby w jeszcze większych tarapatach. Jednakże okazało się, że Wielka Brytania finalnie stanęła po tej samej stronie barykady co Stalin. Hitler zlekceważył lekcję daną kilkadziesiąt lat wcześniej Niemcom przez samego kanclerza Bismarcka, uważanego za jednego z najlepszych polityków w historii. Polecam wam zapoznanie się z jego biografią, bo była to postać no, fenomenalna i bardzo ciekawa, dlatego polecam oczywiście no, zapoznawanie się z faktami dotyczącymi jego życia i kariery politycznej. Mianowicie ta idea mówiła o tym, że Niemcom nie wolno walczyć na dwa fronty, a w sytuacji, kiedy Hitler napadał na Związek Sowiecki, ta wojna na dwa fronty już tak naprawdę zaczynała stawać się faktem, a dochodząc jeszcze do tego momentu, w którym Hitler wkracza do Afryki, możemy zauważyć, że Hitler walczy już nie tylko na dwa fronty, bo mamy i walkę z Wielką Brytanią, mamy potem walkę ze Związkiem Sowieckim, mamy walkę w Afryce, mamy także walkę ze Stanami Zjednoczonymi, jaką wypowiedział on po prostu Ameryce. No i tak naprawdę Hitler walczył już na kilka frontów, już nie tylko na dwa i no tutaj było zaprzeczenie wszelkich zasad, co okazało być się także bardzo silnym ciosem wymierzonym w machinę wojenną III Rzeszy, z którą jednakże ona sobie nie poradziła i wszystkie plany Hitlera rozsypały się jak ta stodoła, którą miał być Związek Sowiecki, a okazało się, że mówił sam on o sobie. Jednakże do ogromnych pomyłek i oszukiwania samego siebie nie dochodziło tylko w III Rzeszy, bowiem Związek Sowiecki także nie był krajem idealnym politycznie i jego przywódcy popełniali masę błędów, tym bardziej w 1941 roku, bowiem Stalin odrzucał tak naprawdę każdą informację od siebie, jaka mogłaby wskazywać na to, że Hitler chciałby go zaatakować. Począwszy od tego, że Stalin nabrał się na tak płytki blef, który wydawałby się niemożliwy do zrealizowania, a jednak bowiem Stalin uwierzył Hitlerowi w to, że dywizje niemieckie przesuwane są pod wschodnią granicę, pod granicę III Rzeszy ze Związkiem Sowieckim, tylko po to, aby odsunąć je od ewentualnych bombardowań przez Brytyjczyków. Oczywiście była to mrzonka, bowiem Hitler przygotowywał swoje wojska do ataku na Związek Sowiecki. Sowieci weszli nawet w posiadanie ulotki wydawanej dla żołnierzy niemieckich, która zawierała podstawowe zwroty po rosyjsku, którymi po prostu mieli wydawać komendy żołnierzy Wehrmachtu wobec tubylców. No i nawet taka rzecz nie zasugerowała Stalinowi, że halo, ale coś może w tej układance nie grać. I oczywiście była jeszcze cała masa takich rzeczy i możemy tutaj wspomnieć chociażby o raportach wydawanych przez Ricarda Sorgego, jednego z najlepszych szpiegów sowieckich z ambasady mieszczącej się w Tokio, oczywiście ambasady niemieckiej, który jasno wskazywał na to, że III Rzesza przygotowuje się do ekspansji na wschód i będzie atakowała Związek Sowiecki. Jednakże Stalin nawet w to nie wierzył. Stalin był ostrzegany nawet przez ambasadora Rzeszy w Moskwie, który prywatnie był antynazistą, jednak wykonywał on swoją pracę dla III Rzeszy. Mowa tutaj o Friedrichu von der Schulenburgu, który Stalina ostrzegał jasno przed tym, że ta ekspansja będzie niebawem prowadzona. Nawet w przededniu wojny Stalin mu nie wierzył, a miał jasne meldunki, jasne informacje. I Stalin jeszcze się burzył na to, że poziom prowokacji doszedł nawet do ambasady, był wręcz wściekły na to, że ktoś go próbuje tak nabrać. Jednakże finalnie okazało się, że te wszystkie osoby chciały dla Stalina po prostu, no powiedzmy dobrze, chciały go poinformować o tym, że zbliża się takie, a nie inne wydarzenie. Jednakże Stalin był tak ogarnięty manią wierzenia Hitlerowi, że po prostu nie wierzył tym wszystkim osobom, które dawały mu prawdziwe znaki, prawdziwe meldunki. Co prawda Stalin zezwolił na mobilizację 800 000 żołnierzy, jednakże rozbite kadry oficerskie i ogólny bałagan panujący w Armii Czerwonej był nie do ogarnięcia w tak krótkim czasie. Dlatego też możemy czytać liczne meldunki dotyczące pierwszych dni wojny i tego, że Barbarossa była pierwszym i tak naprawdę najbardziej, znaczy nie tyle za pierwszym, ale chyba tak najbardziej namacalnym Blitzkriegiem, jakiego dokonał Hitler w swoim życiu. No, okazało się, że jednak był to cios wyprowadzony nie do końca celnie, bo nie powalił on tej stodoły, a doprowadził do tego, że to III Rzesza finalnie upadła, oczywiście w długiej perspektywie czasu. Przytaczając jeszcze jeden bardzo ciekawy dla was fakt, warto wspomnieć o tym, że Stalin nawet na kilka godzin przed inwazją III Rzeszy wysłał jeszcze do tego kraju transporty z surowcami, oczywiście wobec umowy, jaką miały zawarte te dwa państwa, jednakże no, wobec licznych naruszeń granicy w przeddzień wojny po prostu naruszono ponad 30 razy te granice przez Niemców, paręnaście razy przez samoloty, kilkanaście razy przez różnego rodzaju zwiady piechoty. I Stalin nadal nie wierzył w to, że może dojść do wojny między tymi dwoma krajami. Jednakże 20 czerwca 1941 roku Oberkommando der Wehrmacht, czyli no, sztab Wehrmachtu, wydał hasło Dortmund, mające na celu potwierdzenie planów i potwierdzenie tego, że Wehrmacht ma się zabrać za realizację planu Barbarossa 22 czerwca. No i tego dnia świat zmienił się na zawsze. Doszło do jednej z najbardziej brutalnych kampanii, jaką widzieli Europejczycy. Pokuszy się na to stwierdzenie, że jednej z najbardziej brutalnych kampanii w historii świata. Zginęły miliony osób, ofiary są niepoliczone do dziś i tak naprawdę nigdy już się nie dowiemy, ile osób poniosło śmierć wobec trwającej wówczas kampanii. Są to jednakże liczby ogromne, idące, jak już wcześniej powiedziałem, w ogromne miliony. I każde życie tak naprawdę zostawało zapomniane w śniegu, zostawało po prostu przykryte metrami śniegu, czy to w Stalingradzie, czy to w Leningradzie, czy to w bitwie o Charków i czy to też później na Łuku Kurskim. I tak naprawdę wiele istnień, które zdawały się dobrze rokować, poległo wówczas i kraje te odczuwają skutki do dzisiaj. Związek Sowiecki już nigdy nie poniósł się z tych strat, jakie wówczas poniesiono. No i efektem było to, że parędziesiąt lat później to wszystko się załamało i Związek Sowiecki przestał istnieć, przynajmniej w takiej formie i pod taką nazwą, jaką to wówczas było. Mam nadzieję, że to przedstawienie operacji Barbarossa z trochę innej strony, tej bardziej polityczno-taktycznej, wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapominajcie o łapce w górę, o subskrypcji. Ten czerwony przycisk ma się zamienić na szary. Najlepiej jakbyście jeszcze kliknęli dzwoneczek, żeby po prostu wszystkie powiadomienia o takich odcinkach do was dochodziły. Zajrzyjcie na inne social media, ale to wszystko już wiecie. Także nie będę wam zabierał dalej czasu i mam nadzieję, że z ochotą będziecie udostępniać ten film swoim znajomym. I zapraszam was oczywiście do debaty w komentarzach, bo zawsze bardzo chętnie z wami podyskutuję w sekcji komentarzy, także trzymajcie się, siema i do następnego.